No Jezu, no. What? No nie, ja więcej was tu, co jest? Hej, cześć, witajcie! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dark Pack, czyli paczki modyfikacji specjalnie przygotowanej przeze mnie na tą serię. Troszeczkę mam teraz chrypę, czekajcie, odkrztuszę sobie. Troszeczkę źle zacząłem, ale dobra, powinienem to wcześniej zrobić. I witam was w trzecim odcinku. Dzisiaj, jak zapowiadałem, wybierzemy się do jaskini, którą już mam wypatrzoną poprzez pewien kanion. Kanion ten znajduje się tutaj bodajże. I spróbujemy sobie do niego teraz zejść. Chociaż... Czekajcie, nie, to nie jest nad kanion. Gdzieś tutaj też widziałem drugi, tam jest. Dobra, to nie o ten kanion chodziło. Dobra, to lecimy do tego. Mam nadzieję, że to będą jakieś zejście do kopalni, bo tak nie za bardzo wiem, czy tutaj cokolwiek będzie. Dobra, próbujemy. Mamy na szczęście jakiś... Jak widzicie, już jestem przygotowany nawet na zejście do kopalni. I tylko czy damy radę jakoś tam zejść. A raczej powinniśmy dać radę. Pyk. No i tutaj już można zejść, tak zeskoczyć. Dobra. Czy tutaj się coś znajduje? Jakieś jaskinie czy coś tego typu? Dobra, jak na razie sobie... Po co ja tutaj postawiłem pochodnie? Jak na razie pokopmy sobie po prostu nie tym kilofem. Właśnie brakuje mi strasznie dużo żelaza, żeby sobie na przykład zrobić kilof. To jest właśnie najgorsze, te braki w surowcach, to jest właśnie najgorsze z tym wszystkim. I właśnie dlatego chciałem teraz zejść sobie do jaskini jakiejkolwiek i zdobyć sobie jakiekolwiek materiały ogólnie do budowy. Ogólnie już mam wyczyszczony cały ten teren z tych gałęzi i można powoli brać się za budowę domu. Chociaż jeszcze szczerze mówiąc, nienawidzę jaskiniowych pająków. Dziękuję bardzo. No właśnie, kurna, powalone spidery. Za ile mam? Dobra, kilka sekund. Dobra, czy my coś tutaj znajdziemy ciekawego? Jeżeli nie, no to trzeba będzie się wybrać w jakieś inne biomy i znaleźć na innych biomach coś. Ogólnie tutaj znajdują, tak. Uhohohoho, siema. Tak, dobra, znajdują się, już widzę nawet na minimapie, że się znajdują. What? Nie wiem, co to jest, dobra. On chyba rzuca tymi takimi, po prostu rzuca... Wow, widzę dosyć duży cave nawet jest z tego, dobra. Kopiemy sobie, najchętniej to ja bym tutaj znalazł żelazo, tak naprawdę. Najchętniej to ja bym tu znalazł żelazo, ponieważ no będzie ono potrzebne mi strasznie. Clearstone, czyli z tego, jak nie rzuci, nie zdąży rzucić, tam jest żelazo. Jak nie zdąży rzucić tego... w krótkim okresie czasu po prostu zmienia się w blok do złapania, że tak powiem, do wzięcia, do ekwipunku. No spoko, całkiem spoko pomysł. No dobra, i jakie tematy chciałbym dzisiaj poruszyć w dzisiejszym odcinku, bo zazwyczaj jak kręcę jakieś jaskinie czy coś tego typu, to zazwyczaj mam jakiś temat. Może poruszymy temat PGA, Poznań Game Arena, który zaczyna się dzisiaj, dla VIP-ów oczywiście. Sam osobiście miałem jechać na PGA, ale no niestety wynikło z tego, że nie jadę, ponieważ paczka znajomych, z którą miałem się wybrać, niestety rozmyśliła się i nie pojechała. Czekajcie, coś trzeba znaleźć. Czekajcie. Tutaj i teraz tutaj się trzeba przebić. Trochę może to jest cheatowanie, ale... Tak, tutaj się znajduje już jakiś... Dlaczego on ginął tutaj tak w ogóle? Nie rozumiem, dlaczego on tu ginął, ale dobra, nieważne. Miałem jechać na TPGA, ale no niestety znajomi się rozmyślili, niestety nie jadą. Bym się z wami spotkał, szczerze mówiąc, jakby ktoś w ogóle jechał. Robiłem w ogóle filmik na ten temat, że jadę i że jak chcecie, to możecie się ze mną spotkać, czy coś tego typu. No ale niestety wynikło to z tego, że jednak zostaję w domu, na dupie siedzę i tego. Zresztą, wow!
Panie, nie widziałem cię. I niestety, w sumie i tak bym nie pojechał tak naprawdę, ponieważ mam kursy maturalne. Kursy maturalne mam w niedzielę, chociaż wtedy mógłbym wrócić w niedzielę rano, chociaż nie, w sobotę wieczorem musiałbym wtedy wracać. To tak nie za bardzo by to wyszło. I ogólnie miałam jechać, miało być fajnie, miały być darmowe skórki do lala, ponieważ tam Riot Games... Riot... wow, jaki on ma damage, ten pająk. Riot miał być właśnie na tym PGA i ktoś tam z Riotu miał rozdawać darmowe kody do skórek, że tak powiem. Że po prostu za wejście dostajesz tam jakiś losowy kod ze skórką czy coś tego typu, ale no niestety... Nie mam, nie będę miał takiej okazji. Dużo youtuberów też dużo jedzie na tą imprezę. I właśnie to mnie najbardziej boli, że ja nie mogę jechać właśnie z tego powodu, no, że nie mogę, znaczy w sensie, że w ogóle nie mogę jechać. Tak to bym się, nie wiem, pogadał trochę, nie wiem, coś tego typu, nie wiem jak to zwykle bywa. Ale szczerze mówiąc, to chyba jest jedyny takie PGA, w której to duża paczka youtuberów się wybiera tam, szczerze mówiąc. Tak to zazwyczaj Royo Rock był, jakieś tam pojedyncze osoby typu SKKF, chyba coś tego typu, nie wiem, już nie pamiętam szczerze mówiąc, kto był na poprzednim game, Poznań Game Arena, ale akurat ten Poznań Game Arena jest wyjątkowy właśnie z tego względu, że dużo youtuberów jedzie po prostu. Jezu, no nie. Muszę 40 razy go zjechać. Chociaż mi aż tak dużo nie zadaje, szczerze mówiąc. Szybciej będzie mi się regenerować tak naprawdę. Jest jeszcze pszczur. No Jezu, no. What? No nie, ja więcej was tu, co jest? Jak ja to przeżyłem? Ja pierdziele. 4 creepery w jednym miejscu, na serio? Co jaj robicie chyba ze mnie? Ja pierdziele, w sumie mi pomogło, ale... Ja pierdziele. Ale akcja, się tak odwracam, nagle 4 creepery jeszcze za mną. Nie, świetnie, mówię. Ale jazdy, wyskity, w sumie mi pomogły nawet, ale no cóż. No dobra, wracając do tematu. Miałem ogólnie pojechać sobie też zobaczyć, jak wygląda konsola PS4 tak naprawdę. Jak się ją trzyma w ręku tego pada, ponieważ ten pad podobno PS3 jest rewolucyjny i o wiele lepiej teraz leży w dłoni. I ogólnie PlayStation wygrało 86% bodajże, jeżeli patrząc na statystyki z poprzedniego E3, nie wiem. I ogólnie PS4 wygrała z Xboxem w takich statystykach, że tak powiem. W głosowaniach również, że jednak dużo osób, które grały kiedyś na Xboxie, się po prostu przeniosły na PS4. I że o wiele bardziej odpowiada im ten styl. Siema. Aż taki twardy nie jesteś. O, ninja, kurde, nie udało się. I ogólnie Poznań Game Arena miało być... Pierwszy raz miałem jechać na ten, ale niestety, no, nie udało się. Cholera. Mam nadzieję, że to może w przyszłym PGA się zmieni, ponieważ no w tym roku tak nie za bardzo akurat, kiedy chciałem jechać akurat w tym roku, nie mam zbytnio czasu na te wyjazdy i tak dalej. Jeszcze dodatkowo możliwe, że będę robił test, znaczy po prostu możliwe, że będę robił prawo jazdy. Ogólnie fajnie teraz mnie widać, bez kitu. To słońce tak dużo daje, naprawdę. Robię teraz właśnie, kręcę w dzień. Wcześniej rano było pochmurnie, ale teraz jest naprawdę bardzo fajnie. I ogólnie słońce świeci, rano było strasznie pochmurnie, naprawdę. Pogoda była taka średnia. Jest zimno, ale jest naprawdę bardzo ładne słońce i ogólnie komputuje się fajnie z jesienią. No. Bo ja wcześniej w poprzednim odcinku mówiłem, że jesień tak nie za bardzo, cholera, coś tego typu, a jednak... Teraz bardzo ładnie wyglądasz, kurna, dla tych, którzy lubią robić zdjęcia, to naprawdę jest teraz epicka pora na robienie ich, że tak powiem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy zejście w tą i mamy to wszystko, chyba już. W sensie tutaj się powoli kończy ta jaskinia.
A tu jest nawet wyjście. Tu jest nad kanion, a nie wyjście. Creeper za mną. Spróbujemy go spróbujemy z niego gunpowder pozyskać zaraz. Jak na razie, ja jakby co w tym odcinku nie mam zamiaru pozyskiwać diaksów, bo kurczę, żeby pozyskiwać diaksy, to trzeba znaleźć naprawdę bardzo dużą jaskinię. A raczej nie mam czasu na teraz na znalezienie jej. Czekajcie, wiesz co, wiecie co, zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie... nie to, o tak, zrobimy sobie crafting table, zrobimy sobie piecyk. Przepalimy sobie tak, żeby można było sobie zrobić żelazny kilof. Aha, dobra. I teraz piecyczek. Dobra. Przepalmy sobie iron ore. Można wszystkim. Jeszcze wykopmy sobie za te 5. No nie, nie starczy niestety. No i cóż. Takie miałem naprawdę zamiary na pojechać na te PGA, no niestety, nie udało się. No niestety. Dobra. Jaki to kolejny temat chciałbym poruszyć? Czekajcie, może właśnie tego creepera. Chodźmy po tego creepera. Dobra, spróbuję, ale... Muszę sobie wygenerować życie. Dobra. Napieprzone wilki. Złoty miecz by się przydał. I to tak naprawdę fast. Nie mam złota chyba, czy mam? Nie widzę, jak on tak skacze. Zaczyna skakać, bo wtedy on mnie bierze niestety. Złoty miecz koniecznie. W ekwipunku cały czas trzeba trzymać. Dobra. Żelazny miecz mi wypadł, spoko. 6. 6. To praktycznie tak samo, tyle że Blood Swords jest o wiele bardziej. O, na kilof mamy, spoko. Widzicie? Nawet nie trzeba tego. Dobra. Mamy kilof. Możemy w sumie zużyć już tamten stary. 3, 1. Bardzo fajne durability. Od razu widać. The head of your tool. Aha, dobra. To po prostu informuje nas bez kitu. Fajne nawet. No i cóż, jaki kolejny temat chciałbym poruszyć, bo 12 minut nagrywam i jeszcze chciałbym jakiś jeden temat poruszyć, dajcie mi się zastanowić, może... bo sam, szczerze mówiąc, nie wiem... What? Coś się robi z tego później, czy... Jak to jest? Ty pieprzone wilkołaki, już idę do was. Nie, ja je tego, ja je zabiję, bo to jest... W dupie mnie, w dupie mam to, że was... To boli, Enderman. Co to jest? Horse mob. Okej. Zaklinował się, czy co? Chyba tak. Nie wiem. Dobra, nieważne, nie ogarniam już tutaj na razie modyfikacji. Mam ich zbyt dużo, naprawdę. I tak, może czekajcie, muszę się zastanowić, szczerze mówiąc, jaki temat wymyśleć. Na razie możemy w sumie porozmawiać jak na razie na temat przyszłego odcinka, ponieważ chciałbym tutaj też poruszyć. A słońce zaszło, kurczę, już się ciemniej zrobiło. Chciałbym poruszyć też temat kolejnego odcinka. W kolejnym odcinku chciałbym na przykład pójść sobie do jakiegoś dungeona. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Pójść sobie do jakiegoś dungeona, na przykład tak jak widzieliście na pierwszym odcinku. Tam od razu był taki dungeon z tymi, z tą latającą górą, czy coś tego typu. I jestem ciekaw, czy będzie to dobrym pomysłem, ponieważ no... mówiliście mi, że jeżeli przełączę na peaceful, to potwory z tamtego... z tamtej twierdzy tak jakby się z, po prostu no, po prostu zniknął. I nie wiem, czy to jest dobrym pomysłem tam iść. Jeżeli nie ma tamtych potworów, to rzeczywiście no nie jestem dobrym pomysłem. Szczerze mówiąc, po prostu sprawdzić trzeba. Będę musiał sprawdzić w kolejnym odcinku, czy tam cokolwiek jest. A jeżeli nad mobów nie ma, to sobie weźmiemy nagrodę, która tam pewnie jest na pewno. Jak to zwykle w dungeonach bywa. I
Jeżeli na przykład nie znajdę żadnego kolejnego dungeona, to sam nie wiem, co będę robił tak naprawdę. Nie wiem, próbuję teraz znaleźć jakiś temat tak naprawdę, ale no nie mogę nic znaleźć. Wiecie co? A właśnie, mam jeden temat w sumie, przy sobie przypomniałem. Mam pewien taki pomysł, żeby urozmaicić każdy odcinek, nie tylko z Minecrafta, ani z coś tego typu rzeczy. Urozmaicić odcinek w ten sposób, że do każdego odcinka przygotowywałbym jakąś jedną ciekawostkę, taką naprawdę super ciekawostkę, która naprawdę może zaskoczyć wiele osób. I przygotowywałbym taką ciekawostkę co każdy odcinek, jakikolwiek odcinek, niezależnie czy to jest zresztą jeżeli w sumie znalazłem jakąś ciekawostkę, to będzie na początku nawet pokazana w sumie. To będzie bardzo dobrym pomysłem. Piszcie, czy to wam się spodoba, czy nie. Różne ciekawostki odnośnie życia, odnośnie na przykład gier, odnośnie jakichś innych tego typu rzeczy. Naprawdę, nie muszą być związane z grami, nie muszą być związane z YouTube'em ani z tych rzeczy. Po prostu, jeżeli... Dlaczego nie mogę wziąć tego expa? Nie wiem, jakoś tak dziwnie, dobra. Idziemy dalej. I piszcie, czy to naprawdę wam by odpowiadało tak naprawdę, ponieważ no nie wiemy jak będzie to przez was odbierane. Szczerze mówiąc, bardzo fajnie, bardzo by to urozmaiciło, na przykład ludzie by czekali na taką ciekawostkę czy coś tego typu i przekonywałoby ich to do kolejnego oglądania, do aktywnego oglądania, że tak powiem. Można by w sumie też tak zrobić, że nie powiem w którym jest odcinku, znaczy w którym momencie jest ciekawostka. A jeżeli jesteście ciekawi, to będziecie po prostu musieli obejrzeć cały odcinek. Takie trochę złe, ale nie wiem, no bo jeszcze muszę pomyśleć tak naprawdę. Jeżeli nie zobaczyliście na początku, to znaczy, albo zobaczyliście w jakimś tam momencie, to będziecie po prostu wiedzieli, jaką podjąłem decyzję. Piszcie, czy wam to się spodoba naprawdę, bo jestem ciekaw. A i zrobię jeszcze osobny odcinek na temat pewnej aplikacji, którą zrobił dla mnie kumpel. Jest to program do... Znaczy jest to może nie program, a wtyczka do przeglądarki jakiejkolwiek, czy to jest Firefox, czy to jest Google Chrome. Większość chyba używa Google Chrome nawet. Tam coś widzę. Tam jest sól. Która jest tak jakby osobną aplikacją, która wyświetla informacje na temat czy dany youtuber coś wrzucił, czy coś tego typu. Dobra, w sumie można wyjść i troszeczkę sobie połazić na zewnątrz. Pokażę wam, jak to wszystko wygląda, jak te biomy wyglądają i tak dalej, bo tutaj już chyba nic raczej nie znajdę takiego ciekawego. I zrobię na ten temat osobny odcinek, jak to zainstalować, dam wszystkie linki, jeżeli jesteście naprawdę ciekawi mi, i kiedy na przykład jakiś odcinek wyrzucam na YouTube'a, to po prostu, żebyście po prostu byli informowani, ponieważ ostatnio YouTube właśnie pierdzieli, strasznie to pierdzieli tą aktywność. Naprawdę bardzo, 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 bardzo jest to uciążliwe tak naprawdę, ponieważ no coś tam oni robią, coś tam, nie wiem, aktywują czy coś tego typu, nie mam pojęcia co to jest w ogóle, co oni tam robią tak naprawdę. Tam jest sawanna, tak. Trochę daleko jest tam, dobra. W sumie to jest blisko, dobra, nieważne. Pokażę wam inne biomy, na przykład pójdziemy sobie teraz do dżunglowego, zobaczycie jak wygląda ten biom dżunglowy. Sam szczerze mówiąc jestem ciekaw, tak naprawdę. I możliwe, że niedługo będziemy się wybierać do jakiegoś innego świata, bo... O, właśnie, chciałbym pozdrowić tutaj pijanego ninja. Trochę dziwny nick, znaczy może nie dziwny, a śmieszny, który mi powiedział, że Mocreatures wprowadziło nowy świat. Sam szczerze mówiąc nie wiedziałam o tym świecie, nic kompletnie, nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego istnieje. Wow, fajnie to wygląda. Nie, to jest jakiś inny biom, to jest dżunglowy, a tutaj zaczyna się jakiś inny biom. Wow, ruchome piaski! Dobra, łopatą szybciej. Dobra, na szczęście. O, dobra. W sumie można sobie zebrać, tak żeby po prostu mieć. To są te piaski jeszcze troszeczkę mniej, że tak powiem, są... Znaczy, łagodniejsze, o tak. Są to piaski łagodniejsze. Jezu, jak od razu się zmieniło oświetlenie mojego pokoju bez kitu. Wow, co to jest za biom?
Który właśnie pijany ninja mi pokazał, że coś takiego w ogóle istnieje. Jest to podobno biom, który wprowadza smoki, nowy wymiar poprzez na przykład stworzenie jakiejś tam różdżki, która po prostu teleportuje nas do... Co to jest w ogóle za... What? Co to jest za... Dried Dirt. Jaki dziwny biom, bez kitu. Taki trochę mroczny. Obok jest sawanna. Kurczę, szkoda, że brakuje mi właśnie w Biomes of Plenty troszeczkę takiego przejścia pomiędzy biomami. Naprawdę by było to bardzo odpowiednie. Strusie, czy ze strusi coś wypada? Nic, tylko exp, dobra. Tu jest sawanna, bardziej przyjazny biom. I gdzieś słyszę tego, ogra, ale to szczegół. No dobra, tak więc, no cóż, zrobię osobny odcinek na temat aplikacji. Zrobię też jakieś tam odcinki właśnie z Dark Packa, które będą się przejawiać poprzez przechodzenie do nowych biomów, że tak powiem, znaczy do nowych światów, bo nowe światy chyba według mnie są najbardziej tutaj atrakcyjne, że tak powiem, ponieważ wprowadzają naprawdę bardzo dużo nowych rzeczy i są naprawdę bardzo ciekawe poprzez zwiedzanie nowych struktur, że tak powiem, coś tego typu. Tak więc, no cóż. To był trzeci odcinek z Dark Packa. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić, dajcie lajka w górę, bo to jest naprawdę bardzo motywujące do tworzenia kolejnych, jeszcze tu lepszych materiałów i piszcie komentarze z konstruktywną krytyką, co zmienić, co tutaj wprowadzić, jeżeli macie jakieś pomysły, innowacje do wprowadzenia i tak dalej, piszcie śmiało, naprawdę, ja się dostosuję do tego wszystkiego. Postaram się wyłączyć nowy środek z tego wszystkiego. No i cóż, mam nadzieję, że jednak odcinek wam się spodobał i cóż, życzę wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Dark Packa. Na razie, cześć.